Dwa dni temu, kiedy moja córka usłyszała, że są walentynki, to szybko poszła narysować serce na kartce dla mnie i dla mojej żony. I nawet musiałem jej pomagać tam trochę w rysowaniu czy wycinaniu, a później wręczyła mi to serce i mojej żonie, okazując nam w ten sposób swoją miłość. Nie wiem, czy lubicie, jak ktoś o was pamięta, bo ja bardzo lubię. Nie wiem, czy też tak macie, ale myślę, że często jest tak, że lubimy, kiedy ludzie o nas pamiętają, kiedy pamiętają jakieś, żeby chociażby jakieś rocznice, czy inne różne rzeczy, które się w naszym życiu wydarzają, że pamiętają o tym i okazują nam tą pamięć w jakiś szczególny sposób. Mi dzisiaj udało się rano też zaskoczyć moje dziewczyny, bo jakieś takie serduszko wcześniej kupiłem, takie plastikowe z truskawkami i położyłem na stole. I kiedy rano wstały, to już leżało. Co prawda moja żona stwierdziła, truskawki o tej porze pewnie pełne chemii. Tak, taka wdzięczność. Ale to tak jest z kobietami, porozmawiamy później z moją żoną. W każdym razie, drodzy, myślę, że pamiętanie o innych jest zawsze cenną rzeczą. I kiedy patrzę na apostoła Pawła, to widzę, że on bardzo często modlił się o innych. Nie wiem, czy kiedyś spróbowaliście zobaczyć, o co modli się apostoł Paweł, w jaki sposób on się modli. Te modlitwy, które są zawarte w Nowym Testamencie, są to modlitwy, które zawsze mnie zastanawiają, dlatego że, wiecie, nie zauważyłem, żeby ani razu modlił się o większą salę dla zboru w Efezie, o lepszy samochód dla pastora w zborze w Tesaloniczan, czy jeszcze o inne takie różne cenne rzeczy. Natomiast modli się o takie rzeczy, które uczą nas, w jaki sposób mamy się w ogóle modlić i pamiętać modlitwę o innych. Wiecie, ktoś kiedyś tak fajnie podsumował te modlitwy apostoła Pawła, które są zapisane w jego listach, i podsumował kilkoma takimi punktami. Ja może przeczytam kilka takich ważnych punktów. Po pierwsze, wszystkim momentom w życiu apostoła Pawła towarzyszyła modlitwa. To jest bardzo istotna rzecz, że wszystkich ważnych, i nie tylko ważnych, ale wszystkich momentach jego życia gdzieś towarzyszyła modlitwa. Dalej, modlitwa dla Pawła jest pielęgnowaniem relacji ze Stwórcą. Modlitwa nie jest ceremoniałem, nie jest obrzędem, nie jest czymś, co muszę robić, tylko jest pielęgnowaniem mojej więzi ze Stwórcą, z Bogiem. Modlitwa jest dla Pawła logiczną konsekwencją doświadczenia łaski Bożej. To znaczy, on doświadczył Bożej łaski, odpowiedzią jego jest modlitwa. Jest dziękczynienie, jest uwielbienie, jest przychodzenie do Boga w modlitwie. A więc modlitwa jest reakcją na to, co on otrzymał od Boga i to, co Bóg mu dał. Paweł modli się cały czas, w jego modlitwach to widać wyraźnie, że to jest zbudowane na bazie takiego, to logicznie nazywając, teocentrycznego poglądu, światopoglądu. To znaczy, że Bóg jest w centrum tych wszystkich jego modlitw. To nie są modlitwy skoncentrowane na człowieku, to nie są modlitwy skoncentrowane na nim samym, na tym, czego on chce, ale te modlitwy są cały czas gdzieś skoncentrowane na Bogu. To jest zadziwiające, w jaki sposób on się modli. Dalej, Paweł nie próbuje swoją modlitwą zmienić wolę Bożą. On nie modli się w taki sposób, żeby zmienić Bożą wolę. Panie Boże, wiem, że Ty tak chcesz, ale proszę Cię, zrób inaczej, nie? Nie, on się właśnie modli o to, żeby jego wola się wypełniała. Ze świadomością, że wszystko jest zależne od Boga, Paweł modli się praktycznie głównie o sukces swojej misji. To znaczy o to, żeby mógł głosić Ewangelię, żeby Bóg otwierał ludziom oczy i żeby mógł wykorzystywać te okazje, żeby miał odwagę do zwiastowania Ewangelii. Bardzo często to jest przedmiotem jego modlitwy. Paweł modli się nie tylko o to, żeby dużo ludzi się nawróciło, ale bardzo często modli się o to, żeby wielu chrześcijan wzrastało w wierze, żeby było odważnych w swojej wierze. Zasadniczy punkt, taki można powiedzieć punkt ciężkości, czy punkt zapalny modlitwy Pawła,
leży w tym, co wieczne. Nie w tym, co tymczasowe, co tutaj na ziemi, ale w tym, co wieczne. On sam mówi, że może żyć zarówno w luksusie, jak i w biedzie. Nie ma problemu z tym. A w swoich modlitwach skupia się na tym, co wieczne. Drodzy, w modlitwach Pawła uwielbienie połączone z prośbą. Natomiast to, w jaki sposób i o co prosi, to jest właśnie to, czego myślę, możemy się nauczyć. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do listu do Efezjan i przeczytali taki fragment, w jaki sposób Paweł modli się właśnie o innych chrześcijan. Ostatnio czytaliśmy pierwszy rozdział i pierwszą część tego rozdziału, a chciałbym teraz też ten pierwszy rozdział, ale od 15 wersetu przeczytać dalej. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję modlić się za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniom przemożnej siły Jego. Być może często czytaliśmy już te wersety i wiecie, często jest tak, że kiedy czytamy coś już któryś raz, to przelatujemy tak wzrokiem i nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkich rzeczy. Ja bardzo zachęcam do czytania różnych przekładów, dlatego że kiedy czytam w innym przekładzie coś, co znam bardzo dobrze, w tym głównym przekładzie, z którego korzystam, to nagle wybija mnie to z rytmu i mówię, zaraz, czekaj. Naprawdę tam jest tak napisane? I nagle dostrzegam rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Dlatego, że inny przekład zwraca moją uwagę innym doborem słów na pewne prawdy, które wydawało się, że tak dobrze znam. Jak Paweł zaczyna tą modlitwę? Zobaczcie, że ten fragment zaczyna się tak. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Tak się zastanawiałem, gdyby zrobić taką ankietę tutaj na ulicy Młynarskiej wśród wszystkich mieszkańców i w okolicznych, jeszcze na okolicznych ulicach, z czego nas znają jako Kościół, który tu jest? Czym się charakteryzujemy? Czy jesteśmy z czego znani? Ciekawy jestem, co by ludzie odpowiedzieli. Jeśli w ogóle by coś odpowiedzieli, że w ogóle nas znają, ale jeśli nas znają, to po czym? Z czego? Paweł mówi, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa, i o miłości do wszystkich świętych. Te dwie rzeczy usłyszał on o Efezjan, o tym kościele, o tym zborze tam. A więc usłyszał o tym, że oni mają wiarę. A wiecie, wiara w Nowym Testamencie to jest ufność. To jest zawierzenie Chrystusowi. Tu nie chodzi o wiarę taką, wiecie, intelektualną, że ktoś tam istnieje, że ktoś tam gdzieś jest. Tylko tu chodzi o zaufanie Chrystusowi, zawierzenie Jemu. I on o tym usłyszał, że to są ludzie, którzy prawdziwie zaufali Chrystusowi w swoim życiu. Zawierzyli Mu. To była jedna rzecz, którą usłyszał. Druga rzecz, którą usłyszał, to jest o miłości do wszystkich świętych. Czyli on usłyszał, że oni się kochają nawzajem. Czy o tym moglibyśmy usłyszeć o ludziach, od ludzi wokół nas, o nas, że my kochamy siebie nawzajem? Że jesteśmy wspólnotą, kościołem, gdzie miłość jest między nami. Gdzie naprawdę kochamy siebie nawzajem. Czy można to o nas powiedzieć? Czy można to usłyszeć o nas? Gdyby inni mieli coś o nas powiedzieć. Paweł mówi, że on usłyszał to o Efezjanach. O wierze, czyli zaufaniu Chrystusowi i o miłości. To są tylko dwie rzeczy, ale drodzy, to są aż dwie rzeczy. I tak naprawdę one wystarczą. To jest główna rzecz. Jeśli mamy zaufanie do Chrystusa, jeśli wierzymy Jemu, to z tego wynika wiele różnych konsekwencji. Jeśli mam prawdziwą miłość do brata, do siostry, to z tego wiele różnych konsekwencji wynika dla mojego życia, dla mojego zachowania, dla mojego postępowania, dlatego w jaki sposób traktuję innych. I wiecie, co Paweł mówi? Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Powiem wam szczerze, że nie mógłbym tego napisać, dlatego że
to nie jest prawdą w moim życiu, że nie przestaję dziękować ciągle za was. Chociaż pracuję nad tym. Pracuję nad tym i staram się. Ale wiecie, zadziwia mnie to, że Paweł, mając tyle kontaktów, tyle kościołów, które sam założył, albo które słyszał, i on o wielu z nich i do wielu z nich pisze: modlę się o was cały czas, modlę się ciągle, nieustannie was wspominam w modlitwach. Wiecie, to jest coś, co jest dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie taką zachętą do tego, żeby się modlić. Powiem wam o takim jednym bracie, który dla mnie jest szczególnym bratem. On już chyba prawie 80 lat. Ma na imię Armin, mieszka w Szwajcarii. Jest dla mnie niesamowitym wzorem, jeśli chodzi o modlitwę. Jest to człowiek, który był pastorem w wielu zborach, sam założył niektóre zbory i dobrze pamiętam. I w swoim życiu cechuje się tym, że naprawdę dużo się modli. Kiedy pierwszy raz go spotkałem, w ogóle go nie znałem jeszcze, bo pierwszy raz przyjechałem na taką konferencję do Szwajcarii i pierwsze moje spotkanie wyglądało tak. On podchodzi do mnie, ja mówię: witam, jestem Jarek, mówi: o, mówi, modlę się o ciebie w każdą środę. Ja sobie myślę, co to za gość. Ja go dopiero na oczy pierwszy raz widzę, a ten modli się o mnie w każdą środę? Rozumiecie? Takie było przywitanie. Ostatnio, kiedy byłem, rok temu w marcu na konferencji, i on prowadził takie seminarium na temat modlitwy. I przyszedłem, bo wiedziałem, że ma coś do powiedzenia na ten temat. I kiedy tak słuchaliśmy, jak on opowiadał, w jaki sposób on się modli, opowiadał on trochę, to mówi, że ma taką listę ludzi, ma 200 imion tam zapisanych. I mówi, że modli się o tych ludzi codziennie. Co pomyślałem, o 200 osób codziennie? A on później tak uśmiechając się powiedział: w zasadzie to 3 razy dziennie modlę się. Co pomyśleliśmy? To jest niemożliwe. I tak powstało pytanie, jak on to robi w ogóle? I on mówi, że po prostu bierze tą listę i każde imię przed Bogiem po prostu wymienia. Każde imię przed Bogiem wymienia, każdą osobę. I mówi, że czasami jest tak, że Pan Bóg zatrzymuje jego uwagę na jakimś imieniu, na jakiejś osobie. I wtedy modli się o nią dłużej. I później dalej znowu się modli o kolejne. Wspominając przed Bogiem każde kolejne imię, każdą kolejną osobę. I znowu Pan Bóg przykuje jego uwagę. I wiecie, tak słuchaliśmy, to byliśmy pod wrażeniem. I w pewnym momencie mówi: no właśnie. Mówi: ostatnio musiałem dużo się modlić o Jarka. I tak patrzy na mnie, ja taki w szoku. On mówi, w kontekście jego żony i tych problemów, które miała zdrowotnych. Ja sobie pomyślałem, jaki to jest człowiek. Niesamowity, nie? Zobaczcie, on modli się o tyle osób, 200 osób, i to 3 razy dziennie. Oczywiście wielu z nas powie: no wiesz, nie mam czasu na to, tyle różnych zajęć i tak dalej. Drodzy, ja myślę, że to problem jest gdzie indziej. Problem jest to, co jest dla ciebie ważne. Co jest dla mnie ważne. Bo na to znajdujemy czas, co jest dla nas ważne, zauważcie. Dla niego ważna jest modlitwa. Kiedy wziął nas takich pastorów i zrobił dla pastorów takie szkolenie, to powiedział: słuchajcie, jest napisane w Dziejach Apostolskich, na czym wy macie się skupić. To, co apostołowie powiedzieli, ale my pilnować będziemy Słowa Bożego i modlitwy. I mówi, to jest wasze zadanie główne. Wy na tym się macie skupić. Wszystkie inne rzeczy mogą inni zrobić, ale to jest wasze zadanie. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym. Był kimś, kto trochę zmienił moje spojrzenie na bycie starszym czy pastorem, bo czasami się wydaje, no pastor to musi ktoś to organizować, musi tyle różnych rzeczy. On powiedział: nie, najważniejsze, żebyś skupił się na modlitwie i służbie Słowa, bo tak mówi Boże Słowo. To jest główne zadanie. Kiedy patrzę na apostoła Pawła, to widzę, że był takim właśnie człowiekiem, który modlił się. On mówi nieustannie, nie przestaje dziękować za was. On pamięta, zobaczcie, i dziękuję. Gdybym was zapytał, za kogo ostatnio dziękowaliście w swoim życiu, za jakiego brata czy siostrę, za kogo dziękowaliście? Czy może prosiliście: Panie Boże, weź tam przemów do niego, bo nie mogę z nim wytrzymać, nie? Weź go tam popraw, nie? Weź go tam napomnij, nie? Nie wiem, jak się modlimy, ale czy dziękujesz Bogu za braci, za siostry, za ludzi, którzy są częścią Bożego Kościoła? I wiecie, on modli się dalej, mówi tak: aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Wiecie, kiedy czytamy tą jego modlitwę,
to widzimy, że ona jest skupiona na poznaniu Boga. To jest modlitwa o poznanie Boga. On nie modli się o żadne materialne rzeczy dla tych Efezjan. A na pewno mieli jakieś potrzeby, nie? Na pewno mieli jakieś problemy. Tak jak my mamy dzisiaj. Pieniędzy brakuje tutaj, to, tego. No mnóstwo różnych potrzeb jest. Ale on modli się o zupełnie inne rzeczy. Jego wzrok utkwiony jest w celu, który ma. Nie w doczesności, ale w wieczności. Tego dotyczą głównie jego modlitwy. I zobaczcie, o co on modli się. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, poznania Go. Dał wam ducha mądrości. Drodzy, Paweł mówi, że my potrzebujemy mądrości wszyscy. Ja wiem, że ja potrzebuję tej mądrości. Ale on mówi, że to jest duch mądrości. To znaczy, ta mądrość pochodzi od ducha. To jest Boża mądrość. 28 sierpnia 1963 roku pewien pastor baptystów powiedział takie słowa, które stały się bardzo znane w Ameryce. I have a dream. To był pastor Martin Luther King. I powiedział te słowa, mówiąc, że ma takie marzenie, żeby synowie niewolników spotkali się przy stole braterstwa razem z synami właścicieli niewolników. On walczył o prawa takie równouprawnienie dla czarnych mieszkańców Ameryki, czyli Afroamerykanów, żeby oni mieli równe prawa, bo wtedy to tak nie było. Ale on powiedział takie słowa, mam marzenie. I to tak się zastanowiłem nad tym, mam takie marzenie, żeby kościół, w którym jesteśmy, był kościołem, gdzie ludzie naprawdę się kochają. Gdzie ludzie nie kłócą się i nie przeciwko sobie nie występują z powodu tego, że jedni uważają, że można jeść kaszankę, inni, że nie. Jedni uważają, że trzeba obchodzić Boże Narodzenie, inni, że nie. Jedni uważają, że pochwycenie będzie przed uciskiem, inni, że może później. I tych poglądów jest dużo więcej. Jedni może są za PiS-em, drudzy wręcz przeciwnie. Drodzy, jeśli my jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, to dla nas zawsze musi być ważniejszy mój brat, moja siostra niż jego poglądy. I jeśli poglądy są ważniejsze niż mój brat i moja siostra, to nie mam tej mądrości, o której tutaj jest napisane. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tu jest powiedziane o mądrości, którą daje Bóg. A wiecie, jaka to jest mądrość? W liście Jakuba jest powiedziane, o jaką mądrość chodzi. I przeczytam z listu Jakuba, z 3 rozdziału, kilka wersetów. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Drodzy, zobaczmy, na czym polega mądrość. To nie jest intelektualne poznanie lepsze niż mają inni. Ale Boża mądrość to jest mądrość, która pokoju, w miłości, która potrafi ustąpić, która prawdziwie kocha Boga i dlatego kocha brata i siostrę. Drodzy, ja nie mówię, że my nie możemy dyskutować, wręcz przeciwnie, uważam, że powinniśmy dyskutować na różne rzeczy. Ale zawsze brat czy siostra musi być dla mnie ważniejszy niż jego poglądy. A więc, jeśli w kościele są ludzie, którzy pokłócą się o to, że jedni są na przykład za PiS-em, a drudzy przeciwko, to ja nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Dlatego, że bycie Kościołem Jezusa Chrystusa to jest coś więcej niż przekonania polityczne. I drodzy, Boże Słowo nic tam nie mówi o takich rzeczach. Mówi co prawda o prawie i sprawiedliwości, ale w trochę innym kontekście. Drodzy, my mamy być Kościołem Jezusa. I ta mądrość, która jest z góry, ona jest od Boga.
To jest Boża mądrość i dlatego to jest mądrość, która jest powiązana z moralnością. To nie jest mądrość w sensie intelektualnego poznania, ale to jest mądrość do tego, żeby postępować na wzór Chrystusa. To jest mądrość Jego Ducha. I tylko On może ją dać. I dlatego my potrzebujemy modlić się, aby potrafić w taki sposób żyć ze sobą. Być gotowi ustąpić czasem. Być gotowi pojednać się. To nie znaczy rezygnować ze swoich poglądów, ale to znaczy tak miłować brata czy siostrę, żeby to było ważniejsze, ta miłość między nami, niż poglądy, które mamy. Możemy się różnić. Drodzy, ktoś tak powiedział, że my możemy się pięknie różnić. Że tak pięknie się różnimy. Czy potrafimy się tak pięknie różnić? W greckim języku słowo pięknie oznacza również dobrze, dobro. Piękno to jest równocześnie dobro. Ma jakiś swój moralny akcent, wymiar. A więc pięknie się różnić. Czyli różnimy się, ale pomimo tego potrafimy się kochać. Pomimo naszych różnic. Drodzy, my nigdy nie będziemy idealnie jednolici we wszystkim. I nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Niektóre sekty tak próbują ludzi w taki uniformizm wprowadzić, że wszyscy raz muszą być pod nikę, tylko tak, nikt nie może odstąpić od, nawet na gram. Ale drodzy, to nie o to chodzi. Paweł mówił, że niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Jedni uważają, że jarzynę, drudzy mięso. On mówi, każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu w pewnych kwestiach. Jeden przestrzega dnia, drugi nie przestrzega. Dla Pana to czynią dwoje. A więc my możemy się różnić w pewnych rzeczach, ale celem jest to, żebyśmy my potrafili żyć w miłości, w jedności. A więc ta mądrość, która od Boga pochodzi, uzdania mnie do tego, że we właściwy sposób mam właściwe relacje z bliskimi. Tu w kontekście jest powiedziane o Kościele. Potrafię kochać innych, pomimo tego, że mogę się nie zgadzać z ich poglądami. Pomimo tego ich kocham. Bo to jest brat, za którego umarł Chrystus. To jest siostra, za którą umarł Chrystus. I to jest dużo ważniejsze niż to, że się różnimy w jakichś tam drobiazgach. To jest powiedziane o modlitwie się o ducha mądrości i objawienia. Wiecie, kiedyś przeczytałem coś takiego, takie zdanie, że w chrześcijaństwie wszystko polega na objawieniu. I na początku, kiedy to przeczytałem, sobie pomyślałem, tak trochę za bardzo charyzmatyczne. Ale później, jak tak zastanowiłem się nad tym, stwierdziłem, że to jest racja, drodzy. Tak naprawdę wszystko, co w chrześcijaństwie, ono to polega na objawieniu. Bo chrześcijaństwo nie jest religią jakąś naturalną. To nie jest religia, kiedy człowiek próbuje coś tam w jakimś sensie dosięgnąć Boga. Ale to jest odpowiedź człowieka na to, w jaki sposób Bóg mu się objawił. W jaki sposób okazał mu swoją łaskę, swoją miłość. To Bóg pierwszy przyszedł do nas w Chrystusie, okazując nam swoją łaskę w postaci tego, że Chrystus umarł za nasze grzechy. A nasza odpowiedź na to, odpowiedź wiary, to jest właśnie chrześcijaństwo. A więc to nie jest religia w żadnym stopniu. To jest odpowiedź wiary na to, co Bóg uczynił dla mnie. A więc to polega na objawieniu. Tak naprawdę bez objawienia nie mamy nic w chrześcijaństwie, bo Boże Słowo to Bóg nam objawił. To jest objawienie Boga. To jest Jego Słowo. I tak naprawdę, kiedy my żyjemy z Bogiem, to też Bóg nam objawia niektóre prawdy. Zobaczcie. I wtedy to jest dla nas wow. Zobaczyłem, nie? To wszystko polega na objawieniu tak naprawdę. Dlaczego? Bo w chrześcijaństwie wszystko polega na Chrystusie, na relacji z Nim, na więzi z Nim. Z tego wynika wszystko inne. A więc dlatego ja potrzebuję ciągłego objawienia i ciągłego dostosowania mojego myślenia do Jego myśli. Ja z natury nie myślę tak, jak myśli Bóg. Ja muszę się tego wciąż na nowo uczyć, wciąż na nowo do tego dostosowywać moje myślenie do Bożych myśli. I to jest coś zupełnie innego. Drodzy, to jest, on się modli, aby Bóg dał ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. A więc zobaczcie po co, żeby poznać Boga, żeby poznać Chrystusa ostatecznie. To jest celem jego modlitwy, aby mogli poznać Chrystusa. Drodzy, im bardziej znam Chrystusa, tym mniej mam chęci kłócić się z bratem i siostrą. Im bardziej znam Chrystusa, tym bardziej jestem przeniknięty Jego charakterem. Tym bardziej wychodzi ze mnie Chrystus. Tym bardziej Jego postawa wychodzi ze mnie. A więc im bardziej znam Chrystusa, tym bardziej jestem chrześcijaninem prawdziwym, takim, jakim być powinienem. A więc ostatecznie chodzi o poznanie Boga, prawdziwe, dogłębne i poznawanie Go cały czas, bo to nie jest kwestia jednego przeżycia.
Ale to jest droga całego życia. I mówi, aby oświecił wasze serca. Tu jest dokładnie napisane, oświecił oczy serca waszego. Wiecie, ja się na medycynie nie znam i nie wiem, czy serce ma oczy. Nie słyszałem nigdy, co prawda. Podejrzewam, że nie, ale skoro tu jest tak napisane. Oczywiście wiemy, że chodzi tutaj o trochę inne zrozumienie. W niektórych tłumaczeniach jest ciekawie tutaj oddane i oświecił oczy umysłu waszego. I drodzy, ciekawa rzecz, że serce w Biblii nie oznacza tego samego, co my dzisiaj rozumiemy. Oni wtedy to rozumieli trochę inaczej. Dzisiaj dla nas serce jest centrum emocji przeważnie, nie? Ach, serce, niech mnie prowadzi, znaczy, nie wiem, moje odczucia, emocje i tak dalej. Natomiast kiedyś bardziej serce było centrum dowodzenia człowieka, a więc bardziej powiązane z umysłem, z taką decyzyjnością również, z wolą. A więc tłumaczenie oświecił oczy umysłu waszego jest również jak najbardziej okej. Okay. A więc my potrzebujemy, zobaczcie, wciąż na nowo mieć te nasze oczy umysłu czy serca oświecone. Nie? Bóg musi nam otworzyć oczy wciąż na nowo na swoją prawdę. My tego potrzebujemy. I tu jest dalej napisane, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. I jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Ja przeczytam wam ten fragment w innym tłumaczeniu, takim bardziej współczesnym. Odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich Jego wyznawców, nieustannie dziękuję za was i nie zapominam o was w modlitwach. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, pełen chwały Ojciec, udzieli wam ducha mądrości i objawi sam siebie tak, że będziecie mogli go poznać. Niech oświeci wasz umysł, abyście poznali, czego macie się spodziewać na drodze powołania, jak wspaniałe i bogate jest dziedzictwo tych, którzy mu się poświęcili. Drodzy, jeśli ja jestem przeniknięty tym celem, do którego Bóg mnie prowadzi, jeśli ja wiem, dokąd ja zmierzam, jeśli to przenika moje myślenie i moją codzienność, to ja zacznę żyć inaczej. Wiecie, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś celu, dla którego żyje? Wiecie, jeśli ktoś żyje bez żadnej nadziei, nie da się tak żyć. Spróbujcie żyć bez żadnej nadziei. Każdy z nas ma nadzieję na coś, nie? Może podwyżkę będę miał, nie? Może ta praca coś tam uda się, nie? Może uda mi się te dzieci wychować, może dzieci będą miały dobrą szkołę, dobrą pracę. Mam zawsze na coś nadzieję, nie? Uda mi się skończyć to, co zacząłem. Mam nadzieję, żyję z nadzieją cały czas. Małe nadzieje, duże nadzieje. Cały czas mamy jakąś nadzieję, zobaczcie, w naszym życiu. Nie da się żyć bez nadziei. Człowiek bez nadziei to w depresji jest. Po prostu żyje w depresji, to jest koniec, to po prostu... Nie jest w stanie żyć, nie jest w stanie funkcjonować. My potrzebujemy ciągle jakiejś nadziei. I tu jest napisane, że my mamy żyć dla większej nadziei, niż nam się wydaje. To jest powiedziane, żeby Bóg otworzył nasze oczy i żebyśmy zobaczyli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. Wiecie, kiedy zobaczysz, jak wielki cel jest przed tobą, jak wielka jest ta chwała, do której Bóg cię powołuje, powiedziane, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych. Jeśli to zobaczysz, jeśli zostaniesz przeniknięty blaskiem tej niebiańskiej chwały, która na ciebie czeka, to odmieni twoją codzienność. To odmieni twoje życie tu i teraz. To nie będziesz żył dalej tak samo, jak żyłeś. To spowoduje, że zaczniesz myśleć, wow, skoro jestem do czegoś takiego powołany, skoro to jest moja przyszłość, to jest moja nadzieja, to tych wiele problemów, które wydawało mi się takimi wielkimi górami, to w ogóle nie są problemy, nie? To są rzeczy, które jestem w stanie jakoś przejść. Jeśli taka jest nadzieja, do której Bóg mnie powołał, to jest niesamowita rzecz. Pytanie, dla jakiej nadziei żyjesz? Co jest nadzieją twoją? Czy pozwoliłeś, żeby Bóg otworzył oczy twojego serca, twojego umysłu, oświecił twoje oczy, żebyś mógł zobaczyć, jak wielka jest ta nadzieja, jak wielka jest ta chwała, do której nas powołuje. Drodzy, jeśli to sobie uświadomisz, to naprawdę zmieni nasze spojrzenie na życie. Dlatego, kiedy Paweł modli się, to zobaczcie, modli się o takie rzeczy, bo one przemieniają naszą codzienność. Wpływają na nasze codzienne wybory, decyzje, na postawę, jaką mamy wobec rzeczy, którymi żyjemy. Ja mówię dalej, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu
przemożnej siły Jego. Czy wiecie, jak wielka jest moc Boga wobec nas? I do tego muszę doczytać 20 werset. Mowa o tej mocy jest. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Drodzy, czy wiecie, jaką Bóg mocą działa w nas? Tą samą mocą, którą wskrzesił Chrystusa do życia. Wyobrażacie sobie to? Jak wielką moc trzeba, żeby wskrzesić do życia. I taką mocą, którą wskrzesił Chrystusa do życia, On mówi, że działa w was wierzących. Wierzysz Jemu? Ufasz Jemu? To On działa z taką mocą w twoim życiu, wiesz o tym? Z mocą, którą wzbudził Chrystusa. To nie jest jakaś tam moc. To jest moc, która przekracza nasze zrozumienie. I z taką mocą On działa w twoim życiu. To dlaczego my czasami jesteśmy tak bardzo pokonani, zrezygnowani, rozczarowani? Drodzy, jeśli Bóg działa z taką mocą, ja o tym wiem, to wpływa na to jakoś, na mój dzień, prawda? Każdy, codzienność, na wszystko. Kiedyś pewien taki chrześcijański pisarz powiedział, kiedy była jakaś trudna sytuacja i ktoś go zapytał, i co teraz? On powiedział tak, słuchaj, Bóg w trzech osobach jest po mojej stronie i zastępy aniołów. I co, mam usiąść i płakać? No nie. Drodzy, to jest to, że my zbyt często dajemy się poddać, pokonać, zniechęcić różnym rzeczom, które przychodzą. Ale jeśli my zrozumiemy to, o co Paweł się modli, jeśli pozwolimy, żeby Bóg otworzył nasze oczy i zobaczymy, jak wielka jest chwała, jak wielką mocą Bóg nas działa. Zobaczysz, to jest zależne od mojej wiary, od mojej twojej wiary, od zaufania Jemu. Od tego się zaczyna. To jest coś, o co tutaj się też Paweł modli. Bo Bóg działa w tych, którzy Jemu ufają, z taką mocą. I On chce przemienić twoje życie. Ale nasz wzrok ma być utkwiony właśnie w tym, o czym On mówi. Drodzy, ja chciałbym, żebyśmy byli Kościołem, który prawdziwie żyje z Chrystusem. Który jest przeniknięty tą chwałą, która na nas oczekuje. Gdzie prawdziwie ufamy Chrystusowi całym naszym sercem. I kiedy naprawdę widać to poprzez relacje, jakie mamy między sobą, tą miłość, którą mamy do siebie. Potrafimy rozmawiać, potrafimy pięknie się różnić. Potrafimy dyskutować. Ale zawsze miłość przenika wszystko. To jest dlatego potrzebujemy poznania Boga. Im bardziej Go poznamy, im bardziej poznamy Chrystusa, tym bardziej będziemy potrafili tak żyć. Amen.